Nazywam się Henryk Koszczuk, tak? Pochodzę z gminy Suchowola. Uczyłem się w liceum ogólnokształcącym w Suchowoli, które obecnie nosi imię błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, mojego kolegi szkolnego, z którym uczęszczałem do klasy B liceum ogólnokształcącego przez 4 lata. Pochodzę ze wsi Jadwieś Duża, dawniej to wieś związana z Jadźwingami, dawniej nazywała się Jadźwieś Wielka od Jadźwingów, ale później władze komunistyczne zmieniły na Jadwieś Duża. Właśnie w tej wsi kiedyś tam przy drobnej kolacji opowiedział mi historię wnuczek, historię swoich dziadków, babci i dziadka, Kiszlów, którzy w czasie wojny ukrywali przez długi czas, okazuje się, że przez 14 miesięcy, troje Żydów. No, narażając się, naprawdę to jest w środku wsi. Obok mieszkał sołtys, który pomagał, działał w partyzance, czyli Niemcy, uważał na Niemców też, no, był narażony. No, oni dwie posesje od tego sołtysa mieszkali. No i mieszkają potomkowie oczywiście. I tak niestety się zdarzyło, że w efekcie swojej tej działalności partyzanckiej ktoś doniósł na niego, był zmuszony uciekać i do tej pory jest symboliczny grób na cmentarzu parafialnej tej mojej wsi. No i w 1941 roku pojawili się Niemcy, wiadomo, tam w Suchowoli. I zaczęły się, no, niedobre czasy dla Żydów, którzy mieszkali w Suchowoli, którzy stanowili co najmniej 50% populacji tamtejszej przed wojną. Mieli szkoły swoje, bardzo dużą synagogę drewnianą, która została spalona w wojnę. Z opowieści wnuczka Leszka Kiszlo dowiedziałem się, że właśnie o tym, że jego dziadkowie ukrywali Żydów. Tym dziadkom pomagała siostra tych Anny i Adolfa Kiszlo. I brat Henryk, te trzy osoby, dziadkowie, babcia, dziadek i brat Henryk, byli mi bardzo dobrze osobami znanymi. Nawet tak się, ponieważ byli majstrami na wsi, stolarzami, więc z nimi budowałem nawet budynek mojego taty. Mocno się napracowałem przy nich, bardzo mieli dużą wydajność, trzeba było się zwijać. Bardzo taki żywy. Pan Adolf w karty grywał z moim ojcem, często bywał w moim domu. Taki pogodnie usposobiony zresztą. Pan Lazar, Szymcha Lazar, ten, który z dwoma kolegami był ukrywany w stodole, w stajni właściwie, też oceniał tego Adolfa, pana Adolfa, jako osobę bardzo przyjazną, uśmiechniętą, życzliwą. No, co by nie mówić, to postanowiłem, że wszystko uczynię, żeby bohaterstwo ich tam jakoś tam nie zostało zapomniane. Ten Lazar i tam nazwisk pozostałych dwóch jego kolegów nie będę w stanie z pamięci otworzyć, ale byli mieszkańcami Suchowoli, tego mojego miasta, mojej gminy obecnej, że tak się wyrażę, siedziby gminy. I z tego wygląda, że ze wspomnień, które wynikają ze wspomnień pana Lazara, wynika, że on
zajmował się finansami, czyli udzielał pożyczek. No, może był drobnym jakimś bankierem takim lokalnym i znał szereg osób z Jeździ Dużej, mojej wsi, którym przychodził z pomocą finansową przed wojną. I jak Niemcy przyszli, to Żydzi w Suchowoli powstało getto. Zresztą w Muzeum Historii Żydów Polskich na mapie jest zaznaczone, że Suchowola miało też getto. No wiadomo, było co najmniej 2000 Żydów, nie, spędzonych. I nadszedł moment, chyba na jesieni 1941 roku, że wszyscy Żydzi zostali wyekspediowani do Kolbasina pod Grodnem, do obozu przejściowego, z którego następnie wywożono do Majdanka Żydów. Jak pan Lazar zauważył, że są wywózki, to podjął decyzję, że nocą z Grodna z tymi kompanami uciekł i na piechotę to zimą zdążał do Suchowoli. Nocami, wiadomo, w dzień nie szli. Jak przyszli do Suchowoli, to uzyskali wsparcie od znajomych z Suchowoli, ale ponieważ tam dużo Niemców stacjonowało, to ci, którzy udzielili im pomocy przez kilka dni, no bali się utrzymać ich w Suchowoli, bo nie było warunków zabudowań gospodarczych, bardziej to miasteczko było. I zdecydowali się, że pan Karbowski, takie nazwisko występuje, zdecydował się, że przemieści ich do Jadwiezi Dużej, do tej wsi, w której byli następnie ukrywani przez 14 miesięcy. Najpierw trafili do sołtysa tego, pana Walińskiego, który niestety zaginął w wojnę, który nakarmił ich, kogoś poprosił, żeby przeprowadził ich na kolonie, tak zwane, które mieściły się ze 2 kilometry od wsi, do pana Turela, jednego z bogatszych gospodarzy, no, z rodziny takiej znamienitej, z której wyszli ludzie, którzy pokończyli medycynę, nie dzieciaki, tutaj w Warszawie nawet, w Akademii Medycznej. I tam zabawna historia była, bo tak jak wspominał pan Lazar, on znał pana Turela bardzo dobrze. Nie wiedział, gdzie on mieszka, tylko to, więc sołtys poprosił kogoś, żeby zaprowadzeni zostali uciekinierzy do tego pana Turela. I tam problem z żoną był, że żona nie bardzo się godziła, bała się po prostu, no co ich może czekać, jeśli Niemcy namierzą, że są Żydzi ukrywani. I po licznych dyskusjach doszło do tego, że podjęli decyzję, że ulokują ich w ziemiance takiej na polu, niedaleko oddalonej, na posesji sąsiada, kogoś, kto mieszkał obok, nawet we wsi. I tam w ziemiance takiej musieli przebywać, nocować czy spać na siedząco, bo to bardzo była małych wymiarów. Nie mogli się położyć przez ileś miesięcy. Czyli pan Turel organizował żywność, ale ktoś, właściciel tej posesji, tego pola, na którym była ta ziemianka, donosił żywność wieczorami, ma się rozumieć. I tak się doszło do tego, że żona, jak on wychodził codziennie, wiadomo, wieczorem, to podejrzewała, że idzie na wieś, do jakiejś pani. Nawet udała się w związku z tym do księdza, do proboszcza w Suchowoli ze skargą, żeby udzielił napomnienia, że mąż ją zdradza. No i jakoś tam się udało udobruchać, że no, nie doszło do rozwodu, czy jakiejś do scysji większej. No po jakimś czasie, po zimie zdecydowano, że zostaną oni przeniesieni do wsi, właśnie na posesję Kiszlów. I pewnej nocy, wiadomo, zostali przemieszczeni. Ileś dni przesiedzieli w piwnicy pod domem, ale później podjęto decyzję, że zostaną przeniesieni na strych nad chlewem
takie, wiadomo, to jest budynek taki spadowy, że, dwuspadowy, że tak się wyrażę. I na górze pan Giszło był stolarzem, pan Adolf, i zorganizował, zbił z desek pomieszczenie, takie chyba 2,5 na 1,5 metra, gdzie mogli, gdzie cały czas przebywali, nie wychodząc stamtąd praktycznie poza budynek przez ten czas, przez 14 miesięcy. No, jak opisuje pan Lazar, to mszy rzadko była prana bielizna. No, wiadomo, nie można było się sztafirować na zewnątrz, że coś jest w dużej ilości suszone, bo by się to wydało wtedy. Choć z tego widać, że wiele ludzi, kilka osób wiedziało na wsi, że jest ten przypadek ukrywania, ale widać z tego, że nikt pary nie puścił. Nie było żadnych szmalcowników. Tu wieś była solidarna.